Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, i tu się zwykle zatrzymuję na chwilkę. To jest najmądrzejsze, najbardziej treściwe i najważniejsze zdanie, jakie w ogóle umiem wypowiedzieć. Po 40 latach pracy z małżeństwami, ja wiem, nie przypuszczam, nie podejrzewam, wiem, które małżeństwa się gubią, te, które odchodzą od Boga i przykazań. Jeśli dodajmy łask sakramentalnych, te się gubią. Upadki się zdarzają każdemu. Natomiast trwałe upadki, które jakoś tam akceptujemy, są niemożliwe bez odejścia od Boga. Prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ogromnie ważna. To jest profilaktyka, to była diagnoza. Tak? Dlaczego się rozpadają? Bo odchodzą od Boga i przykazań. Profilaktyka. Jak się nigdy nie pozwolimy odłączyć od Boga i przykazań i łask sakramentalnych, to nasze małżeństwa przetrwają i to mamy jednoznacznie obiecane. To jest przypowieści o domu na skale. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, nie będzie tacy, ale dom się ostoi, bo na skale jest zbudowany. I wreszcie leczenie, trzeci element. Widziałem najróżniejsze poniszczone małżeństwa i sam czasem przecierałem oczy ze zdumienia, że z takiej sytuacji można się podnieść. Jeżeli zaczynamy od spowiedzi, od modlitwy, wspólnej modlitwy, powrót do łaski, do sakramentów, to nie ma takiej sytuacji, z której nie można się podnieść. To jest taka pierwsza ogólna rzecz, którą chciałem powiedzieć małżeństwom. Oczywiście można by to bogato ilustrować. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, bardzo konkretną, też już na samym starcie naszym, że możemy sobie gadać, mnóstwo rzeczy możemy opowiadać, możemy mieć dobre wzruszenia, pobudzenia, pragnienia. Jeżeli to nie zostanie przełożone na czyny, to się rozmyje. Wprowadzenie czynu konkretnego w nasze życie, który łatwo, czyn konkretny łatwo upilnować, tak, stałego czynu, na pewno przyniesie owoc. Także bardzo bym namawiał wszystkich obecnych, żeby nikt nie wyjechał stąd bez postanowienia choćby drobnego czynu. Te najważniejsze czyny dla nas małżeństw są, oprócz czynów w kierunku Pana Boga, to są czyny w stosunku do współmałżonka, prawda? Kobiety z reguły mają tu więcej pomysłów, mężczyźni są czasem prości, wobec tego mówię, weź na przykład na 30 sekund żonę przytul, weź w ramiona i przytrzymaj 30 sekund, serdecznie, czule, dziennie. Mi kiedyś taki szok, doznałem takiego szoku, bo po rekolekcji były w Lublinie, wyprosiłem u proboszcza dodatkowe spotkanie z mężczyznami, lubię spotykać się z mężczyznami, bo to można już tak bez ogródek walić prosto z mostu. No i na koniec powiedziałem panu właśnie taką podpowiedź, no, między innymi to, żeby wziął żonę w ramiona. Następnego dnia, ostatnia nauka rekolekcyjna, podchodzi kobieta, tak się ładnie mówi, z łzami w oczach, nie, ona równo ryczała, tak? Przez połykając łzy wyduszała to, co chciała powiedzieć. Proszę pana, mąż po wczorajszej nauce przyszedł i mnie wziął w ramiona. Nie pamiętam, kiedy, od po ilu latach to się po raz pierwszy zdarzyło. To nie zła wola. Nie ma pomysłu. A nauczycielka czeka, aż uczeń się domyśli, no i tam się, i się dzieje, jak się dzieje, prawda? Drogie panie, jesteście nauczycielkami gestów miłości dla swoich mężów. I tyle, ile nauczycie, tyle umieją. Trzeba przećwiczyć, trzeba trenować, prawda? I wtedy, a wy czekacie. Znowu tak będzie, jak w piosence albo w filmie. Czyli druga rzecz, taki czyn, który absolutnie gwarantuje trwałość małżeństwa, to jest jedno wspólne Ojcze Nasz przed zaśnięciem. Właśnie wtedy, kiedy jest ciężko. Małżeństwo się modli razem, a jak się na siebie poobrażają, to się za karę nie modlą. No to głupota, właśnie odwrotnie powinno być. Właśnie wtedy, kiedy jest ciężko, powinien się modlić, prawda? Jedno małżeństwo, które tam słyszało ode mnie, żeby przed ślubem, jako narzeczeni, że nie zasnąć bez jednego Ojcze Nasz. Mówią, po 20 latach czwórka dzieci, piękne małżeństwo. Mówią, bieliśmy sobie do serca. No w końcu jesteśmy wierzący, no możemy. Jedno Ojcze Nasz przed coś. Dobra, postanowili twardo. Nie pójdziemy spać, jeżeli odmówimy wspólnie Ojcze Nasz. No i mówią, 20 lat, a nie razu już nie złamaliśmy zasady, ale kilka razy w ogóle nie poszliśmy spać.
tak byli wściekli, tak byli napaleni, że nie byli w stanie powiedzieć, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Ale w uczciwości swojej nie położyli się spać tej nocy. W związku z czym, ile można nie spać? No my wiemy, że tutaj trochę można nie spać, ale bez przesady. Nie? Więc ta druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, po tym, żeby nie odchodzić od Chrystusa, to jest to, że jeżeli chcemy coś zmienić, mamy być bardziej szczęśliwi, a mamy być, no to musimy wprowadzić jakieś mądre czyny. I trzymać zębami tych czynów. Właśnie wtedy, kiedy jest ciężko. I wtedy będzie się stale zmieniać w dobrą stronę. I teraz trzecia rzecz, którą muszą wiedzieć rodzice. Bo dzisiaj mam mówić o celu wychowania dzieci, a ja tu gadam do rodziców ciągle, prawda, do małżonków. Ale my musimy pewne rzeczy sobie w głowach i w sercach poukładać, żeby móc mądrze wychowywać nasze dzieci. Otóż celem pobytu na ziemi człowieka jest szczęście. Szczęście doczesne i wieczne. I oczywiście się próbuje wbić klina, mówiąc, że albo będziesz szczęśliwy tutaj, albo po drugiej stronie. To jest zwykłym kłamstwem. Najpiękniej nam to pokazał Jan Paweł II. Większość jest za młoda, żeby to pamiętała, jak umierał Jan Paweł II. Ale wszyscy, którzy to pamiętają, wiedzą, czuliśmy to samo. On po prostu z butami poszedł do nieba. Tak jak święty i szczęśliwy był tutaj, tak prosto poszedł butami do nieba. Zresztą lud Rzymu natychmiast wypisał na transparentach Santo Subito, święty natychmiast, i rzeczywiście w krótkim czasie Kościół ogłosił go święty. Nie ma żadnej najmniejszej sprzeczności między prawdziwym szczęściem na ziemi, a szczęściem po drugiej stronie. Natomiast świat nam podsyła fałszywki szczęścia i to jest jedno z takich większych, trudniejszych zadań rodziców, żeby ich dzieci nie nabrały się na fałszywki szczęścia. Żeby nie poszły za światem na fałszywymi drogami, prawda? A więc mamy być szczęśliwi. Jedyna istota stworzona dla niej samej, po to, żeby była szczęśliwa, to jest człowiek. I kiedy będziemy szczęśliwi? Kiedy będziemy sobą. Najprecyzyjniej, jak potrafię powiedzieć, sobą, czyli dokładnie tym, kim zostaliśmy przez Stwórcę stworzeni. Jeżeli jesteśmy... To jest znowu jeszcze jeden dylemat, na który też trzeba sobie odpowiedzieć, a świat tutaj strasznie miesza w głowach. Czy jestem stworzeniem, czy kreatorem? Zakładam, że wszyscy tutaj uwierzyliśmy, że jesteśmy stworzeniami, a więc jesteśmy obiektywnie jacyś. Mamy to rozpoznać. Świat ci wymawia, że jesteś kreatorem, że ty możesz sam ustalić, kim jesteś. Nawet płeć możesz sobie zmienić. Nawet możesz powiedzieć, że zabijanie jest dobrem. Ustanowić prawo do zabijania, prawda, jako zdobycz cywilizacji, i tak dalej, i tak dalej. Tragedie się dzieją, jeśli człowiek uwierzy, że on może kreować normy również i kreować to, co mu daje szczęście. To jest dopiero tragedia. Wielu ludzi uwierzyło w swoją boskość i wymyśla sobie, na czym będzie polegało jego szczęście, realizuje to. Jeżeli to wymyślenie jest dalekie od planu Pana Boga, no to oczywiście są nieszczęśliwi, mimo że myślą, że są szczęśliwi. To jest taka pułapka. Człowiek może do śmierci myśleć, że jest szczęśliwy, będąc głęboko nieszczęśliwym. Wracamy. Obiektywnie bycie sobą, czyli tym, co Pan Bóg dla nas zaplanował, nikt nic lepszego nie wymyśli. Czyli rozpoznanie, kim jestem, jakie mam zadanie względem siebie i jakie mam zadanie względem innych. Boga i innych ludzi. Prawda? I my, jako rodzice wychowawcy, musimy to jednoznacznie rozróżniać. I teraz... Człowiek jest taką istotą, ksiądz Jurek wspomniał o tym, taką istotą trójwarstwową czy trójpoziomową. Tak? Mamy ciało, w którym można przeżyć tylko przyjemność, nic więcej. Nic więcej w ciele nie przeżyjemy. Przyjemność, przykrość, bodziec, reakcja. Dodajmy, że te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Czyli nie da się przyjemnościami nasycić, można się jedynie znudzić. Tragedia ludzi, którzy szukają szczęścia w przygodnych działaniach seksualnych, bo po prostu coraz słabiej reagują, mnożą coraz bardziej bodźce, w końcu bodźców nie starcza. I to się nazywa impotencją, prawda? Przestaje reagować. To jest wszyscy ludzie, którzy zabawiają się seksualnie bez trwałego związku, bez perspektywy płodności, wchodzą na ścieżkę zaniku reakcji, czyli na ścieżkę tylko impotencji. Kwestia, na ile lat to się rozłoży. No. Może to opóźniać właśnie jakimś mnożeniem bodźców, jakimś farmakologiem i tak dalej, ale tak czy inaczej w tą stronę zmierzają, nie wiedząc oczywiście o tym. A więc ciało, przyjemność. Piętro wyżej w tym wymiarze psychicznym możemy coś myśleć, planować, tęsknić, marzyć i z tego, ze spełnienia myśli, planów, tęsknot, marzeń pojawia się jakościowo wyższe przeżycie niż przyjemność. To jest zadowolenie, radość, satysfakcja, poczucie spełnienia.
I to jest, to mają, żadne zwierzęta tego nie mogą mieć, tak? Skoro nie może zaplanować, to zje jutro na obiad, to nie może być zadowolony z tego, że dostał obiad tak, tak, jak sobie zaplanował, prawda? My możemy różne rzeczy planować i spełnienie zawsze planów rodzi, rodzi no, zadowolenie, satysfakcję i tak dalej. I tu jest groźba bardzo wielka dla mężczyzn, że bardzo wielu mężczyzn ma talenty do obróbki materii, ma bogate plany związane z materią. I sukcesy w świecie materii dają mu poczucie spełnienia. Dają mu prawdziwą frajdę. Walka z żywiołami daje nam prawdziwą frajdę. Tylko, że my nie wiemy, że nie to jest celem życia. Zadaniem naszym jest obrabianie materii, żeby zbudować dom, rodzinę, żeby dostarczyć pożywienie, obronić przed najeźdźcą. To są nasze zadania życiowe. I za wypełnienie ich, drogie Panie, należy się uczciwa wdzięczność i podziw. To jest w zaniku ta relacja kobiety do mężczyzny, bo świat buntuje kobiety przeciwko mężczyznom. Ale to nie jest celem życia. Bo szczęście można przeżyć dopiero w wymiarze duchowym, czyli używając wymiaru duchowego. To jest nam jedno źródło szczęścia, to jest relacja miłości do Boga i relacja miłości do drugiego człowieka. To jest jedyne źródło szczęścia. Kobiety to wiedzą. Są do tego przygotowane, są do tego przystosowane i mają wszelkie talenty do budowania relacji. Macie to, drogie Panie, za darmo. Nie chełpcie się tym. A my tego nie mamy. W związku z tym jesteście urodzonymi nauczycielkami miłości. I narzekanie na męża, że nie potrafi okazać miłości, jest takie narzekanie nauczycielki w czwartej klasie, że w mojej klasie żadne dziecko nie umie jeszcze dodawać. Taką mam tempą klasę. Tak? Najważniejszy uczeń twojego życia, mąż, nie ma, dzisiaj nie ma tego przekazu, że kobieta czuje się, że ona nie ma mężowi przychylić, czyli nauczy go okazywać sobie miłość w ten sposób, że ona będzie szczęśliwa. Tak naprawdę żona jednego potrzebuje, drodzy panowie, żeby się subiektywnie czuła kochana. Wystarczy. Często mówię, nawet nie musi jej kochać. Byle się czuła kochana. A bardzo wielu mężczyzn kocha żonę, haruje na nią, na rodzinę i wszystko dostarcza, co potrzeba do życia, a ona jest niezadowolona, bo on jej nie pogłaskał, nie przytulił, nie przyniósł kwiatka bez okazji. Ale kobiety jego życia od mamy zaczynając go tego nie nauczyły, że to jest jej potrzebne do czucia bycia kochaną. My z kolei chcemy być szanowani, potrzebni, chcemy widzieć podziw dla naszych osiągnięć męskich, odpowiedzialności, wytrwałości, siły, nawet sprawności fizycznej. I dzisiaj no, dosyć sobie skąpimy. Kultura nam tego zabrania. Zabrania kobiecie podziwiać mężczyznę i zabrania mężczyźnie cackać się z kobietą, tak? Więc no, to głupoty. Wprowadza nam, krzywdy nam czyni ta kultura nowoczesna tak zwana, prawda? Generalnie buntując kobiety przeciwko mężczyznom. No dobra. I teraz jedynym źródłem jest miłość do Boga i ludzi. I co to jest miłość? No definicji jest wiele, ale waga miłości. Święty Paweł powie, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Dzisiaj pół świata albo więcej żyje jak cymbały brzmiące. Jeszcze się tym chełpią. Nikomu nie służę, nikomu nie jestem podporządkowany. Wszyscy na mnie pracują, jestem najinteligentniejszy. Cymbał brzmiący jesteś. Nigdy nie zaznasz szczęścia płynącego z daru siebie samego. Jan Paweł II tą definicję wielokrotnie przywoływał, to jest Gaudium et Spes, Sobór Watykański II dokument. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Uwaga, nie ma innej drogi do szczęścia człowieka. Nie ma. Jak tylko droga przez miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. I teraz, żeby siebie dać, no to nie trzeba być filozofem, żeby wymyślić, że trzeba siebie posiąść w jakimś stopniu. I tylko w takim stopniu, w jakim siebie posiądziemy, w takim stopniu możemy siebie dać. No nie ma innej możliwości. Tragedia na różnych nałogowców, którzy nie mogą siebie w pełni dać. Nie mogą w pełni miłować. W jakimś tam zakresie mogą, tak? Bardzo wielu alkoholików, kiedy są trzeźwi, bardzo są czułymi ojcami, mężami i tak dalej. No, ale potem tracą zdolność oddania siebie, no bo nie władają sobą, prawda? To jest też tragedia seksoholików wszelkich, uzależnionych od seksu, no bo w sferze intymnej ranią swoich współmałżonków. Oczywiście mogą te rany ograniczać, to jeszcze coś tam powiemy, ale w każdym razie ta wewnętrzna wolność jest podstawą. My rodzice musimy to rozumieć, że
żeby być szczęśliwym, trzeba siebie posiąść. Rodzimy się rozbici, zdezintegrowani, nie będę tego wątka rozwijał, on jest ważny. I mamy się zintegrować. Jakie mamy narzędzia, żeby rodzimy, jak nas położą na brzuszku, leżymy na brzuszku, położą na pleckach, leżymy na pleckach. Nie możemy nic zrobić decyzją własną, prawda? Możemy ryczeć, tylko zgłaszać jakieś potrzeby, lepiej zrozumiałe zwykle przez mamę, gorzej przez tatę, albo wcale przez tatę, prawda? Natomiast my nie możemy niczego o nim zdecydować. A na koniec życia mamy w pełni siebie posiadać. Rozumem rozpoznawać, co jest dobre i wolą egzekwować od siebie to, co jest dobre, a nie to, na co mam ochotę, prawda? Przyjemności rozumiem trzeba selekcjonować i tych, które mi szkodzą, są sprzeczne z naturą, odrzucać, a te, które są zgodne z naturą, generować i powielać. Plany, marzenia trzeba segregować rozumem i zrezygnować z marzeń, które są łajdackie, które świat nam podpowiada, a zostawiać sobie marzenia piękne, święte, Boże. Bo wtedy spełniając marzenia będziemy jednocześnie bardziej szczęśliwi, a spełniając łajdackie marzenia też będziemy zadowoleni, ale nieszczęśliwi. Także dlatego tak bardzo dużo ludzi czuje się szczęśliwymi, bo spełniają swoje plany. A jeżeli te plany są sprzeczne z naturą człowieczą, to oczywiście są definicją nieszczęśliwi, prawda? Czyli pierwszy problem w wychowaniu naszych dzieci to jest to, żeby one zamarzyły o tym, żeby osiągnęły pełną wewnętrzną wolność. I byśmy ich do tego prowadzili. Oczywiście dając swój osobisty przykład, to jest podstawowe narzędzie wychowawcze. No? Ale to nie jest ta pełna wolność. Zawsze wybieram dobro, zawsze odrzucam zło, nawet za cenę życia ostatecznie, gdyby była taka potrzeba. Pełna wolność. Możemy, jeżeli podłożymy pod decyzję Bożą hierarchię wartości, no to mamy jednocześnie świętość. No bo nigdy nie wybiera zła, zawsze wybiera dobro. No to nawet za cenę życia. To jest święty, prawda? Ale świętość sama w sobie, taka wolność ekstremalna, że nic mi nie mogą zrobić. Mogą mnie zabić, ale nie zmuszą mnie do niczego. Nie sprzedam świata swoich wartości itd. itd. Taka wolność nie jest celem samym w sobie. Czyli świętość, ta osobista świętość, wolność wewnętrzna, nie jest celem samym w sobie. Ona jest po to, bym mógł zadysponować sobą. Dopiero wtedy znajdę szczęście. Oddać siebie w miłości. Bezinteresowny dar siebie samego. Tego siebie, którego posiadam w tym no, oby doskonałym albo zbliżającym się do doskonałości stopniu. Prawda? Tak na marginesie do tego, do tej doskonałości, wolności nikt nie dojdzie własnymi siłami. Mamy naturę skażoną grzechem pierworodnym. Wobec tego skażona natura nie może dojść do doskonałości. Do tego jest potrzebna łaska. Mimo więcej czasu jakąś anegdotkę opowiedział, ale nie ma na to czasu, więc gramy dalej. Tak, prawda? Jak ktoś uwierzył, że może swoją pracą, wyłącznie swoją pracą, bez łaski osiągnąć świętość, no to się myli. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Gdzieś tam pamiętamy takie zdanie, prawda? To nie jest, to jest zdanie bardzo konkretne i bardzo treściwe i ono jest prawdziwe. A więc mamy pierwsze zdanie wychowawcze, żeby nasze dzieci zapragnęły i zmierzały do wolności wewnętrznej, czyli do świętości. Ale drugie zadanie wychowawcze, równie ważne, zwłaszcza dla mężczyzn. Kobiety pierwotnie, wszystkie praktycznie, mają wrodzoną tęsknotę do miłości. I talenty do miłości, to już powiedziałem. Natomiast faceci mają talenty nie do człowieka, tylko do materii. No nic panie na to nie poradzicie. My świetnie robimy drewno. Mamy frajdę, jak zawalczymy z żywiołem. Pokonamy jakieś trudności fizyczne. I to nas kręci, tak? Także, żeby kobieta była szczęśliwa, nie może uciec od swojej natury. Świat robi wszystko, żeby kobiety uciekły od natury, która najbardziej wyraża się macierzyństwem. I nasze córki mają marzyć o tym, by być mamusiami, a nie żeby być karetekami, bizneswomenami w świecie, w przemyśle zbrojeniowym itd., itd., itd. Oczywiście one mogą matkować na różne sposoby. Matka Teresa z Kalkuty matkowała tak, że po prostu łeb pękał, tak? Jakiś amerykański dziennikarz przy śmietniku ją podpatrzył, jak opatruje jakiegoś tego biedaka cuchnącego. Mówi do niej, matko, ja za milion dolarów bym tego nie zrobił. Ona się uśmiechnęła, za milion dolarów też bym tego nie zrobiła. Ona to robiła dla Chrystusa. To jest motyw poświęcenia się, motyw wyższy. Naszym dzieciom mamy to przekazać. Że nie ma się urządzić w życiu.
tylko ma służyć miłości, bo w tym znajdzie szczęście, bo taka jest jej natura. Dzisiaj są rzesze kobiet nieszczęśliwych, dlatego że uciekły od swojej macierzyńskiej natury. Mówię macierzyńskim szeroko, tak? Nie tylko od rodzenia dzieci, ale w ogóle od matkowania w świecie. Mamy coraz więcej kobiet ordynarnych, chamskich, agresywnych, prawda? Uciekły od swojej natury. Natomiast mężczyzna ma trudność taką, że musi podjąć decyzję, żeby siebie ofiarować. Żeby ograniczyć swoją frajdę w funkcjonowaniu w świecie materii. Żeby ofiarować siebie żonie i dzieciom, tak? Trochę też od siebie ofiarować Bogu. I do tego doprowadzić chłopaka dzisiaj też nie jest takie proste. Czyli dziewczynka wychowywana przez nas ma zachować swoją naturę, ten stosunek do matkowania, a chłopak ma przekroczyć swoją naturę, żeby ponad te zdolności do materii on zapragnął miłować, zapragnął być opiekunem, zapragnął być obrońcą powierzonych sobie żony dzieci w najpowszechniejszym wydaniu, prawda? Niekoniecznie, może być kapłanem. Chce być ofiarować się jako kapłan, prawda? A nie urządzić się jako kapłan. Nie urządzić się w małżeństwie, bo żona dobrze gotuje, przyszła żona, to może będzie mi wygodnie, tak? A jeszcze jest robotna, no to jeszcze fajnie, będę mógł sobie poleżeć. Nie znajdzie w ten sposób szczęścia, bo tam go nie ma po prostu. I bardzo wiele się atakuje mężczyzn. Cała idea indywidualizmu. Zobaczcie, to tak nie jest sprzeczna z naturą. Indywidualizm wyklucza miłość. Ty jesteś najważniejszy, ty musisz zadbać o siebie, tobie się wszystko należy, ty masz prawo do swojego szczęścia. Zupełnie przekreśla prawdziwą drogę do szczęścia, która jest oddaniem siebie. Bezinteresowny dar z siebie samego. I kochani, i w tym, po tym takim krótkim, może już za długim wstępie, ale uznałem, że potrzebnym, mówimy o wychowaniu. Bo cały ten tydzień faktycznie jest podporządkowany wychowania. Przypomnę, jest taka trójpolówka tutaj, na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc, że mamy w jednym roku mówimy o wychowaniu, w drugim roku mówimy o więziach małżeńskich, w trzecim roku mówimy o sferze intymnej. Tak, żeby się chciało przyjechać w następnym roku, to zmieniamy tematykę, prawda? Żeby to nie było to samo, no bo też nie o to chodzi, tak? Więc celem wychowania dzieci jest to, żeby były szczęśliwe na ziemi i po drugiej stronie. No bo tak jest cel pobytu człowieka na ziemi. A więc tak naprawdę wychowanie dzieci to jest wychowanie do miłości. Nasze dzieci mają być zdolne do miłości. To, jakie szkoły pokończą, to, jakie tam talenty, jakieś sukcesy osiągną, to jest zupełnie wtórna. One mają się nadawać do miłości, one mają pragnąć oddać się w miłość. I teraz pierwsza rzecz, gdzie świat bałamuci nasze dzieci. Powiedziałem o tej dezintegracji pierwotnej, mamy się integrować, mamy pomóc dzieciom w integracji. Część możemy dać poprzez wychowanie, część musimy w nich uruchomić samo wychowanie, a trzecią część, to nie są rozdzielne części, ale równocześnie uruchomić w nich używanie łaski w drodze do osiągania swojej wewnętrznej wolności, prawda? Czyli coś przekazujemy z domu, ale potem mamy jeszcze uruchomić samo wychowanie. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy dobrze wygrali wychowanie, to wszystkie nasze dzieci powinny nas wszystkich przerosnąć. Bo za darmo dostałem to, co my już osiągnęliśmy, przykład rodziców i przekaz rodziców. Ponadto wychodzą wyżej poprzez samo wychowanie. A gdyby lepiej od nas korzystali z łaski, no to wyjdą jeszcze wyżej, prawda? To jest cel wychowania. Żeby dzieciom dać zdolność kochania, czyli zdolność do bycia szczęśliwymi. I teraz ten proces integracji dzisiaj jest ogromnie ważny, ponieważ świat nam kompletnie myli w głowach. Sama postawa wobec faktu, że jesteśmy wewnętrznie rozbici. Dzisiaj świat się już całej nauki zgadza z tym, że rodzimy się wewnętrznie rozbici, nieposkładani. Dezintegracja pierwotna to się mądrze nazywa. I teraz, jaka jest postawa wobec tego faktu? Zauważmy, człowiek i tylko człowiek może zająć postawę wobec. To sfera psychiczna na to pozwala, tak? Pies nie może stanąć wobec problemu miski zupy. Może stanąć przed miską, obok miski, może wleźć do miski z zupą, ale wobec problemu miski zupy nie stanie. Czyli jak używamy słowa wobec, to już wiemy, że mówimy o człowieku. Teraz, jaka jest podstawa nasza, a potem naszych dzieci, wobec faktu, że jesteśmy wewnętrznie rozbici? To jest fundamentalnie ważne. Będziemy mieli fałszywą postawę, to pójdziemy fałszywymi drogami. I co nam świat mówi? Jesteś bytem ku śmierci. Jesteś liściem na wodzie.
Nie masz wpływu na swój los. Totalna beznadzieja. Oczywiście nieprawda to jest. Ale jeżeli ktoś to uwierzy, taka będzie konsekwencja, znacznie, zamiast pracować nad sobą, no bo po co, jak jest w gwiazdach zapisane, to pójdzie do wróżki. I ponoć w Polsce jest zarejestrowanych wróżek i wróżów ponad 100 tysięcy w katolickim rzekomo kraju. Czyli rzesze ludzi uwierzyły, że nie mają wpływu na swój los. Oni stoją na pozycji przegranej. Oni będą płynąć z nurtem, no niestety coraz więcej ścieków niż czystej wody w tym nurcie jest, świata. Świata wielkich mediów, świata, który sam się nazywa nowoczesnym. Prawda? Otóż nie wolno, by nasze dzieci uwierzyły w te bzdury, że nie mają wpływu na swój los. Jaka jest wizja chrześcijańska? Pozytywna, optymistyczna, niesamowicie. Ilustrowana chociażby synem marnotrawnym czy Marią Magdaleną, która z największej grzesznicy staje się pierwszą świętą, której Chrystus pokazuje się po zmartwychwstaniu, prawda? Jest optymizm chrześcijański. Mówi, że co prawda jesteś zraniony, nie bezpowrotnie zniszczoną masz naturę, masz zranioną naturę, my wiemy, grzech pierworodny, ale za pomocą pracy własnej i łaski możesz tą naturę poskładać. Co więcej, w związku z tym, że jest powszechne wezwanie do świętości, znaczy, każdy może swoją naturę poskładać. Skoro wszyscy są wezwani do świętości, to znaczy jest to możliwe, prawda? I tutaj dwa elementy są ogromnie ważne w tym procesie integracji. Pierwszy to jest rozum. Musimy mieć dobrą wiedzę. I znowu, świat fałszuje wiedzę na temat człowieka, prawda? My musimy, nasze dzieci muszą mieć właściwą, prawdziwą wiedzę o człowieku jako stworzeniu Bożym, który muszą rozpoznać i zaakceptować to, kim są, a potem wypełniać zadania, które Pan Bóg dla nich wymyślił. Przyjmując wizję świata, że ty sobie ustalisz, jak będziesz mistrzem świata w czymś, to będziesz szczęśliwy, no to pójdziesz na manowce. Koncentrujesz się na tym, co jest niewarte życia, prawda? A więc mamy jeden element rozumu, ale rozum dobrze ukształtowany musi się opierać na dobrej bazie danych. Mamy rzesze mężczyzn, którzy żyją, przepraszam, jak głupki, ale nie wszyscy są głupkami. Po prostu podsunięto im fałszywą bazę danych, z których wyciągnęli fałszywe wnioski. I żyją zgodnie z logicznymi wnioskami wypływającymi z fałszywej bazy danych. Tak? To informatycy mówią w skrócie, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Dokładnie tak. No? Musimy zadbać, żeby nasze dzieci miały prawdziwą wizję świata. Bo jak łykną tą wizję fałszywą, no to będą wyciągać fałszywe wnioski. Poprawnie, logicznie rozumując. A dla nas, mężczyzn, jak ktoś jest logiczny, to od razu się wydaje prawdziwe. To jest wielka pułapka dla nas. Bo każdy z nas mężów potrafi udowodnić żonie w każdej sytuacji jej winę. 100%, a nawet 200%. Jak w to uwierzymy, że ten ciąg logiczny, że tak jest, skoro udało się taki ciąg logiczny ułożyć, no to jest tragedia, bo będziemy katować swoje żony. No? Czasem podpowiadam, a pomyśl, chciałbyś, żeby zięć traktował tak twoją córkę. O, wielu się budzi. Zęby bym mu powybijał, tak? No to pomyśl o sobie. Prawda? Przyzwoity mężczyzna powinien się bać, żeby z prawnością tworzenia ciągów logicznych nie wyjść na świętego i o wszystko, co złe w małżeństwie, obwinić żonę. Każdy z nas to potrafi zrobić. Obyśmy się tego uczciwie bali. Ale drugi element, który stoi na drodze do pełnej integracji, to jest kształtowanie woli. I to są kompletne zaniedbania. Dzisiaj rodzice dają dzieciom wszystko, spełniają wszystkie zachcianki, taka jest moda, tak? Zobaczcie, jak, no uwierzcie, jak ja byłem mały, chodziłem do szkoły, to w zeszłym tysiącleciu to było, to żadne dziecko w klasie nie jadło cukierków w poście i w adwencie. Takie, no, ktoś powiedzieć inne wyrzeczenie, ale wyrzeczenie. Dzisiaj rodzice katolicy sami kupują dzieciom kalendarze adwentowe, żeby dziecko codziennie żarło jedną czekoladkę, żeby przypadkiem nie było myślą jakiejś ascezy. Asceza jest obśmiana, asceza to jest obciach dla dzisiejszego świata. A bez świadomie wybranej ascezy, ani my, ani nasze dzieci nie osiągną szczęścia. Jeśli nie nauczy się panować nad sobą w sprawach jakichś tam nawet moralnie obojętnych, głupie nie jest jedynie cukierka, to ja nie zapanuję nad sobą, gdy mi się pojawi jakaś grzeszna okazja. Po prostu nie zapanuję. Nie, żebym nie chciał. Tylko nie potrafię. Wolę trzeba najnormalniej w świecie trenować. Ale te wszystkie dawne szkoły, prace nad charakterem, budowanie samego siebie, to wszystko zostało obśmiane dzisiaj.
Jeśli mamy rób ta, co chce, to tak przy okazji, rób ta, co chce, ta, czyli ulegajcie pobudzeniom podkorowym. Róbcie na co macie ochotę. To jest naczelne hasło satanizmu współczesnego. Tak. Tam się pojawia słowo like, no to co lubisz, to co chcesz, to na co masz ochotę, prawda? Rób to chcesz. I niestety bardzo wiele ludzi tak żyje, staczając się zupełnie w przeciwną stronę, niż leży jego szczęście, prawda? A więc w wychowaniu dzieci musimy zadbać i o prawidłową, demaskowanie fałszywej wiedzy, budowę prawidłowej wiedzy o człowieku, o świecie, o szczęściu, ale też kształtować w dzieciach wolę. I jest tu konieczne ograniczanie, jakieś najlepiej samoograniczanie dzieci, potem być cudownie ofiarne. To my rodzice to ograniczamy. Dziecko chce, dostało cukierki, o, pobiegnę na podwórko, rozdam dzieciom. Nie mam pieniędzy na karmienie całego podwórka, zjedz z domu, nie? Unieszczęśliwiamy dziecko, bo ono nie będzie zdolne potem, no nie wiem, zrobić czegokolwiek dla męża, dla żony, czy potem może dla własnych dzieci. No? Także trzeba nie tylko mieć sprawny mózg, ale trzeba mieć dobrą bazę danych. To jest zadanie rodziców. A te fałszywki są tak nachalne i tak dostępne wszędzie, że to jest ciężka robota. A drugie to jest kształtowanie woli. Oczywiście, jak kształtować ascezę u dziecka, chęć do ascezy? No samemu dawać przykład. To jest jedyna w ogóle przykład jest najskuteczniejszym narzędziem wychowawczym, prawda? Także powiedziałem, że do... Tak patrzę, co jeszcze zdążę powiedzieć. Także powiedziałem, że do tej pełnej wolności wewnętrznej, do tej świętości nie wystarczy nawet bardzo systematyczna, konsekwentna praca nad sobą. Do tego jest potrzeba łaski. Oczywiście, jak mówię takie zdanie, to zwłaszcza panowie mogą spytać, dobra, w takim razie, jaki wkład własny, a ile dostanę za darmo, prawda? Bank określa. I tyle musi mieć wkładu własnego, żeby dostać pożyczkę. No pożyczka to właściwie złodziejstwo, nie pożyczka, zważywszy na procenty, tak? Banki przechowują nasze pieniądze nie płacąc ani grosza, a pożyczają pieniądze na jakieś lichwiarskie, zresztą lichwa w Piśmie Świętym była zabroniona, lichwiarskie procenty, no ale to już osobna sprawa, tak? Także tylko możecie swoje dzieci uchronić przed kredytami, nawet udzielając pożyczki bezprocentowej własnym dzieciom, to róbcie to. Ja tylko jedno zdanie w końcu, jak kto bierze kredyt, to słyszy takie słowa, i nie opuszczę cię, ale to śmierć. No właśnie, no tak to dzisiaj jest, prawda? Tak to dzisiaj jest. A zauważmy, że biorąc kredyt nie mamy żadnych gwarancji, że nie stracimy pracy, że się warunki nie pozmieniają i tak dalej. A? Więc, kochani, i teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest udział własny, a ile dostanę własne, to mam anegdotkę, którą jednak sobie zdążę opowiedzieć. Pewna starsza pani, przeżywszy uczciwie swoje lata, poszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi raju, wali pewnym krokiem prosto do raju. A święty Piotr mówi, chwileczkę, punktacja obowiązuje. Ona lekko zdziwiona, jaka punktacja? No co dobrego w życiu zrobiłaś? No jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa matka, po nocach nie spałam, pracowałam. Dobra, 10 punktów, co jeszcze? I jeszcze? No co jeszcze dobrego? O, mam syna księdza. Z młodzieżą po górach chodzi, nie oszczędza się, nie szuka wygody, poświęca się. No dobra, 5 punktów dodatkowych, co jeszcze? Ona coraz bardziej przerażona, zaczyna w myślach szukać. O wiem, pomagałam chorej sąsiadce, całkowicie bezinteresownie. Chodziłam i tam gotowałam, myłam, pomagałam sprzątać. No ślicznie, jeszcze 1-2 punkty. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Spodobało się Panu Bogu, żeśmy się wysilali i pokornie prosili o resztę. Jeżeli w to uwierzymy i będziemy praktykować, to dostaniemy wszystko, czego potrzebujemy. Może niekoniecznie to, jak złota rybka dzisiaj wypadła, prawda? Pan Bóg nie jest złotą rybką do spełniania naszych zachcianek, ale dostaniemy, jeżeli uczciwie prosimy, to dostaniemy, jeżeli nie to, o co prosimy, to coś lepszego. Polecam odmawianie nowenny pompejańskiej. Zawsze są owoce, czasem nieoczekiwanie lepsze od tego, o co prosiliśmy, prawda? I niestety naszym wielkim wyzwaniem, o tym będzie osobna konferencja, tylko to zasygnalizuję, wyzwaniem dla nas rodziców jest przeciwstawienie się atrakcyjności świata. Świat rzuca hasełka, świat kusi różnymi łatwymi przyjemnościami, które są destrukcyjne, które są niszczące. Tak? I
takie hasełko. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Nasze dzieci są na to narażone. Trzeba to demaskować. Prawda? Brzmi genialnie, tak? Grzeczne kiedyś tam po śmierci, który nastolatek myśli o tych czasach, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Już tu, teraz, natychmiast. Nie? Wchodzę w to. Bezmyślnie, całkowicie bezrefleksyjnie. Jaki raj ma dziewczynka 12-13-letnia, która rusza w tan, alkohol, narkotyki, seks. Rujnuje swoje życie w ciągu bardzo krótkiego czasu, a nie tylko swoje. Rodziców, rodzeństwa, wszyscy przyzwoici, znajomi, boleją nad biednym dzieckiem, które się zagubiło. Jakiś ona ma raj na ziemi. Prawda? Zachwyśnięta tym, że mówią, że jest nowoczesna i niepruderyjna. Przez chwilę. I całe życie pokutuje za grzechy młodości. Prawda? To my musimy coś mądrzejszego przedstawić takim hasełkom. Prawda? Jak dalece dzisiaj młodzi ludzie się gubią, to jak nie marzą o własnej wolności, nie marzą o własnym szczęściu, znaczy nie umieją nazwać tego szczęścia, dlatego marzą o czymś, co nazywają sobie szczęściem, tak? O przyjemnościach, o spełnianiu zachcianek. Młoda narzeczona pisze do mnie list, ja odpowiadam na dziesiątki, setki listów w internecie, przez internet. Poradnia, w której dyżurowałem, zamknięta, więc przerzuciłem to wszystko na maile. Tutaj też kradnę czas, jak tylko mogę, żeby odpowiedzieć na to. Wczoraj 10 przyszło nowych, prawda, z problemami, niektóre na kilka stron. I pisze narzeczona, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Mi się świat zawalił. Wszystko runęło. Ale pozbierałam myśli. No przecież ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień. Więc mówię do niego, słuchaj, kochamy się, wygramy. Ja się modlę, ty idziesz na terapię, wygramy. On mówi, jaką terapię, ja to lubię. Poszła do jego rodziców i usłyszała, to musiała przeżyć, żeby tam pójść, to jest osobna sprawa, tak można sobie taką bliście wyobrażać. Poszła do jego rodziców z takim tematem. Co usłyszała? No przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich, co ty, chcesz być starą panną? I ona pisze do mnie, ja widzę te, czuję te łzy na klawiaturze, panie Jacku, czy ja zwariowałem, czy świat wokół nas zwariował? Świat wokół nas zwariował. Bo to, że ludzie upadali, upadają i będą upadać, to jest jasne. Obyśmy upadali w coraz w drobniejszych sprawach, tak? Do końca życia, kto stoi, niech baczy, by nie upaść, ale będziemy. No tak, taką mamy naturę i możemy, mówię, minimalizować te nasze błędy, ale gdzieś tam do końca życia trzeba się pilnować, prawda? Natomiast to, że człowiek rozsiada się w upadku, to jest dramat. Lubię to. Piję, bo lubię. Jeszcze zobaczmy, jakie do argumentacje. Ćpam, bo jestem wolny. O ty, biedaku. Jak ty jesteś wolny, prawda? Spróbuj jeden dzień nie ćpać i zobaczysz, jaki jesteś wolny. No. To są dramaty ludzkie, że nie chcą tego, co jest dla nich dobre. Czyli tak naprawdę w świecie trwa walka o marzenia naszych dzieci, naszej młodzieży. One zamiast marzyć o pięknej miłości, o osobistej świętości, o pięknej relacji z Bogiem, marzą o ekscesach seksualnych i innych. Zresztą jakieś rzesze młodych ludzi, oszukanych oczywiście, których zwiodły pobudzenia podkorowe, nad którymi nie umiały zapanować, a nawet może nie chciały zapanować, bo wierzyły, że to jest droga do szczęścia, żyje przed ślubem we wspólnych mieszkaniach. A ile więcej jeszcze w ogóle współżyje, prawda? To jest wyzwanie dla nas rodziców. Jak obronić nasze dzieci przed takimi pomysłami? Jeżeli przemilczymy temat, to boję się, że nie obronimy. Świat jest bardzo agresywny tutaj, prawda? Więc to takie nowe wyzwania. Jest jeszcze jedno bardzo niebezpieczne, co my rodzice musimy rozumieć dla naszych córek. I to, że dziewczyna chce się podobać chłopakom, to jest zupełnie naturalne. Pan Bóg to wymyślił. Heteroseksualizm wymyślił Pan Bóg. Bo inaczej byśmy nie mogli się, no, trzeba losować małżeństwa, tak? Nie bylibyśmy dla siebie atrakcyjni. Więc to, że dziewczyna chce się podać chłopakom, jest cudowne, wspaniałe, prawidłowe i dobre, według planu Pana Boga. Tylko dzisiaj dziewczyny nie rozróżniają, bo świat im ładuje do głowy, bądź sexy, tak? One nie rozróżniają, a nasze córki mają rozróżniać, czy ona wzbudza zachwyt mężczyzn, a ten zachwyt wręcz onieśmiela? Czy ona wzbudza pożądanie? To drugie jest dużo łatwiejsze.
Każdy odpowiednio, jak się rozbierze i zachowa, to wzbudzi pożądanie, prawda? Będzie miała zainteresowanie. I tak porządne dziewczyny mówią, proszę pana, a czemu te nieporządne mają chłopaków na pęczki, a my nie mamy? Ja odpowiadam. Takich chłopaków możecie mieć łatwo. Zrezygnujcie ze swojej porządności, zaraz się przyklejają do ciebie wianuszki nieodpowiedzialnych facetów. Żaden z nich nie będzie się nadawał na męża oczywiście, ani ojca twoich dzieci. I w związku z tym, że tych chłopaków porządnych jest mniej niż porządnych dziewczyn, coraz więcej jest nieporządnych dziewczyn, ale ciągle jest nadprodukcja porządnych dziewczyn nad porządnymi chłopakami. To córką trzeba uświadamiać. Musisz troszeczkę obniżyć poprzeczkę, ale troszeczkę, nie za dużo, poniżej pewnego poziomu nie wolno zejść. I to, co obniżasz, masz w znajomości dopracować. Jak on się w tobie zakocha, to zrobi dla ciebie wszystko. No tak, ale jak ona pójdzie z nim do łóżka na trzecim spotkaniu, to już dla niej nic nie zrobi. Ona staje się zakładniczką. To trzeba uświadamiać naszym córkom, że mają w sobie niesamowitą moc. Chłopak się w niej zakocha, ona może spowodować, że on odmieni swoje, naprawdę odmieni swoje życie. Dla mężczyzny jest to niesamowita gratka, bo może w najtańszy sposób zerwać z nałogiem, żeby się zachwycić ukochaną dziewczynę, powrócić do kościoła. Mnóstwo różnych rzeczy może się wydarzyć, tak? Ktoś powie tam, powrócił tylko dla mnie. Ona, ja nie chcę chodzić do kościoła, tylko dla mnie. Spokojnie. Zakochanie trwa 2 lata. Jak go przetrzymasz i wiesz robić po pół kroczku do tyłu, to po 2 latach on będzie pilnował chodzenia do kościoła, modlitwy wspólne i tak dalej, jeśli jesteś mądra. A jeśli jesteś głupia, to wejdziesz z nim do łóżka i on już nic dla ciebie nie zrobi. Będziesz jego zakładniczką. Nasze córki to muszą tu intelektualnie wiedzieć, bo i tak się będą musiały zderzyć ze swoimi emocjami, które będą pchały w drugą stronę, prawda? Ale jeśli nawet to jest w głowie niepoukładane, no to nie liczmy na to, że się obronią przed światem. I widzimy, jak wielu porządnych rodzin gubią się dzieciaki, tak? I dziewczyny, i chłopacy zresztą. Jest jeszcze jedna rzecz. Dla nas ojców ważna, o tym powiemy sobie troszkę, mówiąc o wychowaniu dalej jeszcze. Mianowicie, żeby nasze dziewczyny, chłopaków też, zamianować. My mężczyźni mamy zamianować córki na prawdziwe kobiety, i chłopców, synów na prawdziwych mężczyzn. Jeżeli tego nie zrobimy, to zwłaszcza w kobiecie, która dąży do relacji, która pragnie miłości, facetowi się przynajmniej wydaje, że może się bez tego obejść, tak? Zajmie się sportem, zajmie się jakimiś tam tak, bardziej lub mniej moralnymi zajęciami i zdanie tam fascynację. Dziewczyna dąży do miłości i potwierdzenia swojej kobiecości. Kto potwierdza kobiecość dziewczyny? Oczywiście mężczyzna. Jeżeli tata tego nie zrobił, to będzie to, co dzisiaj powszechnie można zaobserwować. Dziewczynki w gimnazjum muszą mieć swoich chłopaków. Nie chodzi o przyjaciela, męża, nie. Ma być wysokie przystojnie, żeby koleżanki zazdrościły. Żeby była wysoko w klasyfikacji klasowej. Jak się trafi lepszy, to natychmiast wymieniam, żeby awansować. Tak? To, co powiem, jest dramatyczne, ale to jest instrumentalne traktowanie chłopaków. Żeby swoją kobiecą wartość podbudować. W moich czasach, jak chodziłem do szkoły, żadna przyswoita dziewczyna nie spojrzała na stronę jakiegoś tam sympatii koleżanki. W imię Solidarności Kobiet. Pieczonek zaręczynowy był absolutnym sygnałem ostrzegawczym dla mężczyzn. Ta kobieta jest zajęta przez innego mężczyznę. Nie ma. I oczywiście zdarzały się różne wypadki, ale przyzwoici mężczyźni omijali z daleka, bo ona już zarezerwowana dla kogoś innego. Obrączka już była definitywnym hamulcem. W 60-tych latach chodziłem do szkoły, sąsiad, dowiedziałem się, że sąsiad zdejmuje obrączkę na delegacjach, po to, żeby podrywać dziewczyny, bo w obrączce żadna by na niego nie spojrzała. Mija 20 lat i teść opowiada, że przychodzi do niego pacjent ze świeżutką obrączką, a taki już stary kawaler. Mówi, pani się też w końcu ożeniłeś? Nie, panie doktorze, ale na błysk lepiej biorą. Brzmi zabawnie, a za co się to się wydarzyło? Dramat. Dla dziewczyny przyjaciel koleżanki jest zdobyczą, która ją przenosi w klasyfikacji ponad koleżankę. Narzeczony jest lepszą zdobyczą, bo przecież już tam były jakieś zobowiązania. Mąż jest jeszcze lepszą zdobyczą, a mąż i ojciec dzieciom, jaka ja muszę być wspaniała, żeby zostawił dla mnie żonę i dzieci. Po czym, jak on już zostawi, to jest bardzo typowe, ona go rzuca. Ona chciała tylko swoją zdobyczą potwierdzić swoją wartość. I są kobiety, które to robią niemalże naogowo. A jak księdza wyciągnie z kapłaństwa, no to już w ogóle lepsze od Boga.
Oczywiście to jest proces nieuświadamiany. Ale my, jako rodzice wychowawcy, musimy to wiedzieć. I pilnować, żeby nasze córki nie weszły w ten obłęd, który świat im podpowiada, prawda? I wreszcie nasze dzieci mamy przygotować do wyboru drogi miłości w życiu. Czyli mamy z jednej strony uruchamiać w nich samowychowanie, żeby chciały osiągać tą pełną wolność wewnętrzną, by być w pełni szczęśliwe. Mają to rozumieć i pragnąć tego. A dwa, mamy, zwłaszcza chłopaków, jeszcze krok dalej, ukazać im, powiedzieć, pokazać własnym przykładem własnego małżeństwa, szczęście, jakie jest między nami, żeby oni zapragnęli, rezygnując z części siebie, rezygnując z jakichś swoich atrakcji w świecie materii, zdecydowali się na miłość. Oddać siebie w miłości. Najpowszechniej w małżeństwie, dla wybranych w kapłaństwie. Ale jako służba, jako oddanie się. Facet, który wchodzi w małżeństwo, żeby się dobrze urządzić w życiu, nigdy nie będzie szczęśliwy. A nie, oczywiście jego żona nie będzie szczęśliwa, a w konsekwencji on nie będzie szczęśliwy. I dzieci nie wychowa dobrze, te dzieci będą nieszczęśliwe, on będzie patrzył na nieszczęście i zagubienie swoich dzieci, będzie się dziwił, tak chciał się dobrze urządzić, jakoś tak głupio wyszło. Tu kalkulacja jest jedna. Bezinteresowny dar siebie samego otwiera drogę do szczęścia. Kobieta ma to za darmo, byle od tego nie uciekła, a mężczyzna musi się na to zdecydować. Konkretną decyzją woli. Ja się oddaję na służbę żonie i dzieciom. Dopóki tego nie podejmie, będzie lawirował między swoją przyjemnością a poczuciem obowiązku. Prawda? To, no tam coś tam będzie miał z tego. Będzie bardzo obowiązkowy, no to nawet sporo może z tego mieć. Ale pełni szczęścia na pewno nie. Kochani, wszystko, karierę i naszą, i naszych dzieci podsumowuje wierność obranej drodze miłości. Nie wiem, jakie tam wielkie gejzery przyjemności, radości, szczęścia, dokonania cudowne. Czasem tempa wytrwała wierność na obranej drodze miłości. To podsumowuje nasze szczęście. I to mamy przekazać również przez skórę. Przekazem pozasłownym, własnym przykładem naszym dzieciom. Czyli jeszcze raz, celem wychowania jest to, by dzieci były szczęśliwe, a więc by dzieci umiały miłować i były gotowe poświęcić się dla miłości. To tak w skrócie. Wszystko było wielkimi skrótami, ale jesteście inteligentni i z tego sobie wyprowadzicie dalsze wnioski. Oby w tych wnioskach znalazła się decyzja na temat jakiegokolwiek czynu. Osobno powiemy o relacji małżeńskiej, wpływ na dzieci, to tam te czyny względem siebie, a również czyn względem dzieci. Nie będzie w tym roku, ale był tutaj kiedyś chłopak, który no, był kryminalistą. Rodziców praktycznie nie miał, babcia się za niego modliła i chyba to odmieniło jego życie. Po długim wyroku wychodzi na wolność, jedzie na rekolekcje, nawrócił się w więzieniu, jedzie na rekolekcje ignatiańskie i spotyka tam żonę. Na rekolekcjach, na których się nie gada, nie? Więc to jest w ogóle ewenement. Mają w tej chwili synka, czekają na drugie i jak się z nim spotkałem, rozmawiam, on postanowił, a jest facet konkretny, że codziennie 2 godziny spędzi z synem. I nie ma, że woli. Codziennie 2 godziny jest z synem, prawda? Więc to jest decyzja. Niech to będzie 5 minut. Ale niech będzie czas dany dzieciom, prawda? Według ich pomysłu, według ich potrzeby. Dobra, kochani. Dziękuję za chciałem powiedzieć uwagę. Za to wszystko, co dobrego zrobicie, zainspirowani tymi myślami, które wypowiedziałem, bo to jako tantiemy zejdzie na moje konto. Amen.